chciałbym, żebyśmy ze wszystkim zdążyli, żeby za chwilę tu na tej scenie jako pierwsi pojawili się ludzie, którzy obrażają się strasznie na słowo mistrzowie słowa i mistrzowie pióra, ale to jest para takich młodych ludzi, których poznałem z pół roku temu mniej więcej, którzy, to nie jest oczywiste w polskim internecie, ale coraz częściej to się zdarza. W przypadku Szafiego, w przypadku Konrada Kruczkowskiego albo właśnie w przypadku Into Americas, para przesympatycznych, młodych, dojrzałych ludzi, którzy jeżdżą po całym świecie, szczególnie ukochali Amerykę Południową i o niej za chwilę będą opowiadali, ale pojechać to jest nie problem, bo każdy może to zrobić. Dzisiaj współcześnie bardzo prosto, czasem nawet bardzo tanio, ale chodzi o to, żeby dotrzeć do pewnej historii i ją mądrze opisać, mądrze opowiedzieć. I im się to udaje. Ich teksty wychodzą także poza internet, bo publikowane są i w Tygodniku Powszechnym, i w Gazecie Wyborczej w dużym formacie, więc to jest coś niesamowitego, że można łączyć te dwa światy. Internetowy, który jeszcze do niedawna był traktowany jako gorszy, i świat bardzo realny, bardzo reporterski. Fajne opowieści, odważne historie wspólnie tutaj na tej scenie Into Americas na premierowym spotkaniu na naszym interaktywnym festiwalu. Zobaczcie, co mają do powiedzenia i będziemy robili tak, że jak skończą swoją prezentację, czy to oni, czy następni nasi prelegenci, w naszym kąciku z trzema sympatycznymi fotelami będziemy prowadzić dyskusję króciutką o tym ich podróżowaniu, a później będziemy w Australii. Najpierw Ameryka Południowa od Into Americas, a później Julia Raczko, Australia. Kochani, bardzo proszę. Brawa się zawsze przydają. Dzień dobry, witamy wszystkich, którzy są tutaj z nami, którzy oglądają nas teraz na... możemy tutaj sobie... tutaj jesteśmy przyzwyczajeni do streamingu live, więc musicie nam mówić, jak stoimy w złym miejscu. Szymon. Dzień dobry przede wszystkim. Otóż przy moim boku Maria Hawranek, ja nazywam się Szymon Opryszek. Poza tym, że prowadzimy rzeczywiście bloga, to też jesteśmy reporterami i podróżujemy po świecie, żeby opisywać różne historie. Dzisiaj opowiemy o Ameryce Południowej, w której spędziliśmy rok i to był fantastyczny rok, pełen wrażeń, pełen reportaży, pełen podróżowania i poznawania ciekawych ludzi. W trakcie tego roku zwiedziliśmy 9 krajów. Przejechaliśmy z Meksyku aż do Brazylii, między innymi przez Boliwię, Peru, Paragwaj. I napisaliśmy kilkanaście dużych reportaży na ten temat, a dzisiaj opowiemy o takich trzech najciekawszych naszym zdaniem. Ale chciałbym zaznaczyć na początek, że Jarek tu nas tak bardzo fajnie komplementuje, ale w naszym podróżowaniu najważniejszy jest i drugi człowiek. To nie my jesteśmy bohaterami naszych historii, ale właśnie ludzie, których spotykamy, i to o nich będziemy opowiadać, a nie o nas. Najpierw zabierzemy Państwa do Kolumbii. Opowiemy o najgęściej zaludnionej wyspie na świecie, która ma niecały hektar i mieszka na niej w porywach do 1000 osób. Następnie zabierzemy Państwa do Puerto Maldonado. To jest, można powiedzieć, stolica nielegalnych kopalni złota w Peru, w dżungli, niedaleko granicy z Brazylią. Tam usiłowaliśmy się w takiej kopalni zatrudnić. A na koniec zabierzemy Państwa do miejsca, które w ogóle jest nie tylko w innej przestrzeni, ale także w innym czasie, do boliwijskiej kolonii Menonitów, którzy żyją bez elektryczności i bez, właściwie wypierając cały ten nowoczesny technologiczny świat, który dzisiaj tak bardzo odczuwamy. Ale zaczniemy od Kolumbii. To tak słowem wstępu, w Kolumbii spędziliśmy prawie 3 miesiące pracując na wolontariacie i pisaliśmy historie różne reporterskie, można powiedzieć, w trybie weekendowym. I tak sobie dojeżdżaliśmy na kilka dni w różne miejsca, akurat na tą wyspę, o której zaraz opowiemy, przyjechaliśmy na nieco dłużej, żeby też uczyć angielskiego. Na wyspę trudno nam się było dostać, ponieważ wyspiarze mają co doświadczenia z dziennikarzami. Jest to jedna z 13 wysp pięknego archipelagu San Bernardo, który wygląda właśnie jak z prospektu. Karaibskie plaże, piaszczysta, takie piękne, jasny piasek, krystaliczna woda. A ta jedna wyspa jest taką czarną owcą, cała zabetonowana, nie ma tam ani jednej palmy, ani kawałka plaży. I mieszkają na niej wszyscy ci ludzie, którzy obsługują turystów, którzy przyjeżdżają do sąsiednich wysp na wypasione wakacje. I do tej pory było tam wielu dziennikarzy, ale większość z nich napisała ten reporter z łódki, albo za bardzo nie rozmawiając z mieszkańcami. I opisali w nich takich rzeczy, że na przykład kąpią się w słonej wodzie, albo żenią się między sobą, co ich bardzo oczywiście uraziło. Więc żeby ich do siebie przekonać, musieliśmy im coś zaproponować. Albo kasę, której nie mamy, albo jakiś projekt. Więc nie, no, nie jest tak, że nie mamy kasy, ale z podróżnikiem, no z podróżnikiem jest taki kawał, że podróżnik, wiecie, czym się różni podróżnik od balkonu? Balkon utrzyma 4-osobową rodzinę. Nam się to jeszcze nie udaje, ale zaproponowaliśmy im coś takiego, że po prostu będziemy ich uczyć angielskiego to w ramach rozliczenia za możliwość wstępu. I rzeczywiście przyjechaliśmy z toną kserówek z różnych podręczników,
żeby właśnie tych dzieciaków i też starsze osoby nauczyć angielskiego, no ale to nam się jednak nie udało. Na wyspie mieszka właśnie od 800 do 1000 osób, zależnie od tego, jaki jest sezon, bo większość dzieci uczy się w internacie, 2 godziny drogi motorówką na kontynencie, jak to oni mówią, więc w ciągu roku są tam głównie dorośli i małe dzieci, które jeszcze nie zdążyły wyrosnąć ze szkoły podstawowej, która tam jest dostępna. I widzicie, brzegi tej wyspy są całe wodę wybetonowane, ponieważ mieszkańcy usilnie usiłują jakby powiększyć swoją przestrzeń życiową i dobudowują sobie wyspę w ten sposób, że zalewają śmieci i odpady z muszli betonem i tak uzyskują przestrzeń, w której mogą postawić kolejny kawałek domu. To jest to plaża obok, która wygląda, widzicie, zupełnie inaczej, jest przepiękna i zupełnie pusta, ale mieszkańcy właśnie tam tylko jeżdżą, żeby pracować albo czasami grać w piłkę lub pochować swoich zmarłych, o czym opowiemy za chwilę. To jest jedyny dwupiętrowy dom, w którym mieszka inspektor wyspy, czyli taki przedstawiciel władzy. Drugi drugopiętrowy budynek to jest szkoła, w której mieliśmy uczyć angielskiego, ale nam to za bardzo nie wyszło, ponieważ wyspiarze, choć widzieli doskonale, że jesteśmy tam i jesteśmy jedynymi białymi i jesteśmy jedynymi, którzy tam nie mieszkają na co dzień i bardzo z nami chcieli się integrować i rozmawiać na wszystkie tematy, to jakoś na te lekcje nie dotarli. Bardzo dużo jest tam dzieci, ponad setka, i te dzieci są oczywiście bardzo ciekawskie, traktują tą wyspę jak tylko jedno ogromne podwórko, bo nie ma oczywiście żadnych samochodów, ani nie ma żadnych innych pojazdów, więc jest super bezpiecznie. I te dzieciaki do nas przyszły i oczywiście pytają się nas skąd jesteście, mówimy, że jesteśmy z Polski i wtedy oni nas patrzą i pytają się nas, co to za wyspa. No, a poza tym zwiedzaliśmy sobie tą wyspę w towarzystwie tego pana. Ten pan, jego taki przydomek to jest Rekin. On zajmuje się zawodowo oprowadzaniem turystów, ale też jest skarbnikiem wyspy i opowiadał nam dużo o historii wyspy, ponieważ kiedyś jakby takim zarządcą tej wyspy był taki wujek Pepe. Ten wujek Pepe miał ponad 20 dzieci i dorobił się 123 wnuków. I co ciekawe, miał 3 żony, które mieszkały niedaleko siebie i tak mu się udawało żyć, że te 3 żony nigdy się ze sobą nie pokłóciły, nigdy nie miały do niego pretensji. Więc jak widać, jakby kulturowo to też był zupełnie inny świat dla nas. Tutaj akurat Rekin mostruje nam, jak robi pranie, bo rzeczywiście woda słodka jest w cenie, więc żeby ją oszczędzać w jednej, najpierw płucze w jednym pojemniczku ze słoną wodą, potem ze słodką i tak na zmianę, aż w końcu wybierze te wszystkie swoje ciuchy i powiesi je na sznurku, który wisi tuż nad Karaibskim Morzem. Jeśli mieszkańcy chcą grać w piłkę, to nie mają na to miejsca na swojej wyspie, więc siadają na motorówkę, jadą 8 minut na wyspę na zachód i wtedy rozgrywają tam doroczne mistrzostwa wyspiarzy okolicznych. Chcesz coś dodać, Szymon? Bo Szymon chciał z nimi zagrać, ale mu nie pozwolili. Tak, chciałem z nimi zagrać, ale niestety nie żałuję tego, bo by mi połamali nogi, bo to można powiedzieć, że to jest zupełnie inna piłka nożna niż ta w naszym wydaniu. Natomiast boisko znajduje się na jeszcze innej znajduje się cmentarz, na który też muszą się też przedostać. Poprosimy następny slajd, bo przestał nam działać taki pikacz. Nie wiadomo dlaczego. No to będę opowiadał. Na cmentarz się jedzie 7 minut motorówką. Na tą wyspę, to jest właśnie cmentarz. Byliśmy tam sobie odwiedzić też grup tego wujka Pepe. Także nie ma na wyspie też jakby lekarza, który też dojeżdża z lądu. Więc to było o tyle trudne, że gdy jest jakieś zagrożenie życia, to mieszkańcy często jest tak, że zbierają się na motorówkę i po prostu muszą tą motorówką przez godzinę płynąć do Tolu albo półtorej godziny do Kartacheny. I co ciekawe, ten Rekin, o którym Państwu mówiłem, przekonywał nas, że to jest zupełnie inne życie, bo my się śmialiśmy z nich trochę, że tak mieszkają na kupie, że są najbardziej zaludnioną wyspą świata. Nie śmialiśmy się może. No żartowaliśmy z nich, że ciężko się tak musi żyć, gdzie się mieszka koło sąsiada, dosłownie 5 centymetrów od mojego domu był dom, w którym mieszkała kolejna rodzina. A on nam mówi, że to jest zupełnie inny klimat, że u nas nikt się nie zna na osiedlach zamkniętych, że nie mamy żadnych relacji z sąsiadami. A tam wszyscy żyją razem. Jeśli dzieci wychodzą wieczorem na ulicę, to jakaś tam sąsiadka mówi im w pewnym momencie, idziecie spać i słuchają jej jak swojej mamy. Tam wychowanie dzieci to jest kolektywne.
No i też właśnie bardzo kolektywnie się nami te dzieciaki zajmowały. I tylko mieliśmy jednego ucznia, który chciał się uczyć z nami angielskiego i wieczorami do nas przychodził. Na co dzień zajmował się tym, że oprócz tego, że oprowadzał turystów, to też zbierał pieniądze na prąd. Dlatego, że na Santa Cruz, tego jeszcze nie powiedzieliśmy, a to jest dość ważne, nie ma prądu przez cały dzień. Prąd włącza się o godzinie 18 i jest do 23. I o 18 w ogóle oni nie używają włączników i wyłączników światła, ani żadnych innych urządzeń, tylko nagle wszystko się włącza. Wszystkie głośniki, wszystkie telewizory, nieważne czy to się ogląda, czy nie, jest hiperhałas. Po czym o 23, kiedy prąd się kończy, no to wtedy następuje taka jakaś zupełna cisza i jest takie wrażenie, że cały świat się skończył i to jest dość przerażające za pierwszym razem. I mieszkańcy codziennie zrzucają się na prąd, który właśnie płynie im z generatora. Czasami, jeśli ich na ten prąd dzisiaj nie stać, bo nie zarobili, bo nie złowili, bo większość z nich trudni się rybołówstwem albo pracą w turystyce, no to akurat tego dnia prąd im nie płynie i idą do sąsiada sobie pooglądać telewizję albo skorzystać z jakichś różnych innych atrakcji. Jest milion głośników i po prostu codziennie wieczorem jest impreza, wszystkie dzieciaki tańczą i jest po prostu mega, mega zabawa. W związku z tym, że nie mamy dużo czasu, to szybko przenieśmy się do Peru. To jest jedna z historii, która nas najbardziej chyba poruszyła, bo o nielegalnym wydobyciu złota się pisze na świecie bardzo dużo historii. Dziennikarze przyjeżdżają, przepytują górników, przepytują ekologów, ale tak naprawdę mało kto się dostaje do dżungli. To jest właśnie dżungla, którą widzicie. Dwa lata temu to rosła roślinność zupełnie zielona, tak jak sobie wyobrażacie dżunglę. Zaledwie dwa lata wystarczyły działalności nielegalnych górników, żeby dżungla przemieniła się w pustynię. To była dla nas ważna historia, bo postanowiliśmy się zatrudnić w kopalni złota. Przyjechaliśmy do Puerto Maldonado, stolicy regionu, która słynie z wydobycia złota i spotkaliśmy się z kilkoma najpierw wolontariuszami, ekologami. To są właśnie zdjęcia jednego z nich z powietrza. Te wyżarte tereny to właśnie są tereny kopalni nielegalnych. Dookoła, jak widzicie, jest dżungla. To wszystko sprawiło, że tak właściwie pomyśleliśmy sobie, że te zielone płuca Amazonii, które tak są ważne dla świata, po prostu zaczynają zamierać. Zaczęliśmy szukać tej pracy po różnych ośrodkach. Byliśmy w gazecie, byliśmy w biurze ogłoszeń. Jakby nie było możliwości, żeby się tam dostać. Jak znaleźliśmy w końcu znajomego handlarza złotem, który miał też niewielką kopalnię, przyszliśmy do niego wieczorem i on nas spytał, znacie kung fu? Bo jeśli nie, to nie macie tam po co jechać. Kilka razy zdarzyło się, że jakiś aktywista w Peru został pobity właśnie przez górników, bo to jest nielegalna działalność, z którą też walczy rząd i oni, dla nich to jest, zawsze jest ryzyko, że ten biznes im się załamie, a on jest naprawdę potężny. No ale w końcu dostaliśmy namiar na pana, który nas zawiózł na taki kilometr 108. To jest takie prowizoryczne miasteczko, gdzie ludzie żyją bez elektryczności, bez wody, gdzie jedzenie jest o wiele droższe i dowożone. I w końcu Maja została w tym miasteczku, a mi się udało znaleźć pana, który zawiózł mnie właśnie do tej nielegalnej kopalni. Jak widzicie, tutaj jest to miejsce, gdzie się wydobywa złoto. Warunki są fatalne, a mimo to w tych prowizorycznych miasteczkach są apteka, czyli pan bez ręki siedzi sobie z tekturowym pudełkiem i ma pojedyncze tabletki na różne dolegliwości wysypane. Jest też nawet prosty bar, czyli dom publiczny, można powiedzieć. I to było dla mnie tak przerażające, bo zobaczyłem tą pustynię, która kiedyś była dżunglą, tych ludzi, którzy są upodleni i którzy tak naprawdę nie mają wielu alternatyw, bo złoto, ta gorączka złota, która dosięgła wielu Peruwianczyków, jest na tyle ciężkim przeżyciem, że oni cały czas wiedzą, że to jest jedyna szansa, żeby się dorobić czegoś, bo można znaleźć, gram złota może odmienić ich życie. Mogliśmy opowiadać o tych nielegalnych kopalniach godzinami, dlatego że to jest bardzo złożony temat, w którym właśnie nie tylko jest problem wyniszczenia dżungli, nie tylko problem tego, że ludzie pracują w straszliwych warunkach, chorują na leishmaniozę, czyli taki biały trąd, chorują na milion różnych innych schorzeń przenoszonych przez komary, bo wszędzie tam, gdzie kopalnie się pojawiają, potem pojawiają się takie błotniste tereny, które są idealnym siedliskiem dla różnych bakterii. Oni tą wodę piją, w tej wodzie się kąpią i to naprawdę jest temat rzeka i nie mamy dzisiaj czasu, ani to nie jest czas, ani miejsce, żeby o tym odpowiednio opowiedzieć. Więc jeśli Państwo są zainteresowani, zachęcamy do czytania naszych tekstów na naszym blogu, a teraz przeniesiemy się do trochę bardziej takiej historii, która jest małym takim rozluźniaczem.
naszej prezentacji, dlatego że nie zawsze robiliśmy jakieś straszne historie i super poważny temat. Czasami zdarzają nam się robić bardziej takie, można powiedzieć, ciekawostki. I tutaj poznaliśmy chłopaka, którego brat wyleczył się z raka, tak twierdził przynajmniej, dzięki szamance. I ta szamanka w Peru wyleczyła go świnką morską. Więc postanowiliśmy spróbować. Jak wiecie pewnie i widzieliście, świnki morskie to jest bardzo takie tradycyjne danie i w całych Andach, nie tylko w Peru, również w Ekwadorze. Nie wiedzieliśmy, że ma również takie zastosowanie. Tylko tak krótko chcieliśmy, żebyście zobaczyli, bo myślę, że każdy z nas szamankę sobie wyobraża trochę inaczej, a to była pani właśnie w takich luźnych galotkach i jakichś takich, w jakimś rozciągniętym swetrze. Paliła mnóstwo szlugów i właściwie, no naprawdę nie wyglądała, jakby miała jakieś magiczne moce. W związku z tym, że lubimy dziennikarstwo wcieleniowe, to postanowiłem się wcielić pacjenta. Zacząłem symulować ból brzucha. Przyjechaliśmy do niej, ona mówi: dobrze, ale jutro cię zbadam, tylko muszę znaleźć odpowiednią świnkę, która przejmie twoje właściwości. Więc dzień później wróciliśmy do niej, zaczął się zabieg, pani zaczęła mnie obkładać całą świnką i założenie było takie, że jak świnka zacznie kwiczeć, to w tym miejscu jestem chory. No więc przykładała tam do kręgosłupa, do kolan. Przy kolanach rzeczywiście zaczęła świnka już kwiczeć, bo kiedyś rzeczywiście miałem problem z kolanami. Później przy brzuchu też, rzeczywiście ten brzuchy nas trochę pobolewały w trakcie podróży. No i w końcu ta świnka wylądowała na stole, została rozkrojona i pani zaczęła wyciągać z niej wnętrzności. Wyciągnęła jelitka, mówi, że są skręcone. Ja mówię, no, jelitka powinna być skręcone, a ona mówi, są zbyt podkręcone, więc masz problem, musisz brać tabletki. Później mówi, kolanka też nie te. No to mówiłem, może to prawda. No i na koniec pożegnała mnie tym: uważaj na siusiaczka. I pomyślałem sobie, że będę uważał od tej pory. Niestety właśnie świnka ginie w trakcie całego procederu. I też robiliśmy taki temat, tutaj bardzo króciutko, akurat dla wysokich obcasów, o niesamowitej marce modowej, która powstaje w więzieniach Limy, w tych niby najbardziej niebezpiecznych w całym Peru. I to są właśnie przykłady takich zdjęć modeli więźniów, którzy te ubrania szyją. Ale żeby z nimi porozmawiać, musieliśmy do tego więzienia dojść. Nie będziemy już może przedłużać, jak to się stało, ale ponieważ trudno nam było zrobić to drogą oficjalną, to po prostu poszłam na Dzień Odwiedzin Kobiet. I możecie sobie wyobrazić, że wejście do najbardziej niebezpiecznego więzienia w Limie trochę mnie stresowało, ale okazało się, że jest to w sumie całkiem dobra impreza. Bo ten dzień bardziej wygląda jak festyn przy kościele, albo w ogóle jakiś ogromny targ, niż to, co sobie wyobrażamy i to, co mamy w głowach, myśląc o więzieniach Ameryki Południowej. Bardzo dużo jest zabawnych z tym historii, między innymi to, że żeby wejść do tego więzienia, trzeba ubrać spódnicę, a ponieważ ja spódnicy nie miałam, musiałam ją wypożyczyć i panie tam stoją i wypożyczają za jednego sola albo za 50 centów kiecki, nie można wchodzić na obcasach. Nie wiadomo, z czym to jest spowodowane, bo na przykład wnosić można tam mnóstwo różnych rzeczy, nie ma przyświetlacza metali, więc właściwie można nawet wejść nóż, na pewno kokainę w materacu też można przemycić, dlatego że materacy bardzo dużo akurat kobiet wnoszą, ponieważ więzienia są przepełnione i więźniowie śpią często po prostu na podłodze. I tam w środku z kolei jest tak, jak się wchodzi, to bardzo są wszyscy przyjemni, bo jest taka zasada, że w dniu odwiedzin to jest dzień święty i wtedy nie można jakby nikogo krzywdzić, nie ma żadnych awantur, kłótni ani sprzeczek, ale też agresji, bo to wtedy inaczej to jest jakoś później rozwiązywane między więźniami, dlatego wszyscy są bardzo przyjaźni. Teraz jakiś pan do mnie podbiegł, zaprowadził mnie do tego więźnia, do którego chciałam dojść, do tego pawilonu, a tam był taki ogromny zakład właśnie szwalniczy, krawiecki, dziękuję, i też ceramiczny. A później poszłam też do więzienia kobiet i tutaj chciałam tylko pokazać wam, że to są pieczątki, które trzeba było zaliczyć, żeby tam wejść. I to są właśnie jakieś tam wielorybek, indyczek i takie różne inne Pegas, miłe stworzenia, które mi pieczętowały, żeby było wiadomo, którym jestem więźniem i kiedy tam weszłam i kiedy wyszłam. No dobrze, jeszcze tak na koniec, słuchaj mnie. Przenieśmy się trochę w XVII wiek, bo to jest taka historia, która nas uwiodła na zupełnym wschodzie Boliwii, gdzieś, gdzie jechaliśmy godzinami, musieliśmy wypożyczyć samochód, żeby tam dotrzeć, bo drogi były tak fatalne. Są osady Menonitów. Menonici to jest taka społeczność, która żyje rzeczywiście jak w średniowieczu. Nie mają wody, nie mają prądu, nie mają wody bieżącej oczywiście, nie mają prądu, jeżdżą bryczkami. Jak nas zobaczyli w samochodzie, to patrzyli jak na UFO. I tak sobie żyją trochę jak Amiszowie, zgodnie ze swoimi regułami religijnymi. Pojechaliśmy tam dzięki pomocy dziennikarki boliwijskiej, której ojciec ma mały domek, a przed tym domkiem parking dla bryczek Menonitów.
No i ten ojciec bardzo dobrze poznał Menonitów, więc nas wprowadził. Najpierw pojechaliśmy do jednej rodziny, oni przyjęli nas. Później przyjęła nas na dłuższy czas taka rodzinka, której państwa Lebonów. No i to była dla nas, pierwszy wieczór był dla nas zaskoczeniem, bo zaprosili nas na kolację, ale siedzieli dookoła pomieszczenia z tyłu za nami, a my jedliśmy sami. To już był taki pierwszy znak, że być może ich objadamy, być może jest tu taka bieda, że oni ledwie zipią. A rano wstaliśmy o 6:00 i oczywiście każdy dzień u nich wygląda tak samo. Zaczyna się od dojenia krów i na tym jest skoncentrowana głównie ich działalność. Dlatego, że w ogóle tam jakby nie ma innych alternatyw. Można zajmować się tylko rolnictwem. Dzieci uczą się w szkołach, w których jest jedna klasa, tak jak u nas jeszcze dawno, dawno temu. Wszystkie razem uczą się tylko czytać, pisać i śpiewać hymny. Mówią w swoim własnym języku, znaczy no nie swoim własnym, to jest tak dolno-niemiecki, bardzo archaiczny, w którym nikt inny w Boliwii się nie porozumiewa. I kobiety praktycznie nigdy nie potrafią mówić po hiszpańsku, więc są bardzo zamknięci w tej swojej społeczności. Nawet jeśli chcą ją opuścić, to jest to dla nich wyjątkowo trudne. Oprócz tego, że ekskomunika i w ogóle trafią do piekła, no to też trudno im się po prostu zintegrować z boliwijskim społeczeństwem. I dzieci po prostu nie mogą robić nic innego, tylko mogą zostać rolnikami, jeśli tam chcą żyć. I pytaliśmy się Izaaka, czyli ojca tej rodziny właśnie, czy on dzieci nie mówiły, że chciał być, nie wiem, weterynarzem, albo nie wiem, może doktorem, albo kimkolwiek innym. On mówi, nie, że oni w ogóle nie mają takich marzeń. W ogóle z dziećmi za bardzo się też nie rozmawia, nie przytula, nie dotyka, nie daje się im prezentów na święta, tylko no jakieś to są prezenty, to są zawsze bardzo takie praktyczne. Więc dzieciństwo tam jest też pozbawione wszystkich uroków, takich jak zabawa, gra w piłkę, dlatego że to też nie jest dobrze widziane. Pastorzy, czyli ministrowie, czyli pastorzy im tego zakazują, jako takiej grzesznej aktywności. Nie można też oczywiście słuchać radia, tańczyć, śpiewać i w ogóle nic nie można, więc naprawdę tam jest dość trudno dobrze się bawić. No ale my jako reporterzy musimy rozgryźć każdego człowieka i musimy, żeby napisać dobry reportaż, musimy z nim porozmawiać, musimy go postawić w niekomfortowej sytuacji, żeby zaczął się otwierać. W związku z tym, kiedy odwoziłem naszego przewodnika do wioski, która była położona 30 km od osady Menonitów, wziąłem ze sobą dwóch chłopaków, takich w wieku lat 19, już mieli żony oczywiście i dawno wiele spraw, których ja jeszcze nie załatwiłem, już załatwili. Natomiast jedziemy sobie tam 15 km, odpalam radio i zobaczyłem, że pierwszy raz w życiu słuchali radia i byli zachwyceni. Po prostu zrobili mi na tylnej kanapie taką imprezę, że o nie miałem. No odwiedziliśmy przewodnika, w pewnym momencie pytają się mnie, czy mam papierosa. Mówię, mogę was poczęstować, spoko. No i zaczęli sobie jarać, pierwszy raz w życiu też, więc zobaczyłem, że z tymi zasadami, że nie można słuchać radia, religią, to oni oczywiście ich przestrzegają, ale jak tam gdzieś się wyrwą poza społeczność, to bardzo chętnie próbują nowych rzeczy. No i na koniec, już blisko osady, proponują mi, no to stajmy w jakimś sklepie. A na tym odcinku 30 km był tylko jeden malutki sklepik, napijmy się piwa. No ja powiedziałem, nie prowadzę jak piję, no i wtedy kupili orężadę i zrobiliśmy sobie taki przystanek z orężadą, słuchaniem radia, więc to pokazało, że te zasady, które oni mają, tak naprawdę tych młodych uwierają, najchętniej by uciekali z tych kolonii, ale niestety społeczność jest na tyle konserwatywna, że najprawdopodobniej większość z nich zostanie już na zawsze w koloniach. Tutaj jeszcze tylko taki mały trend dla dziewczyn, które nas oglądają. Można nosić tylko jedną sukienkę, jeden krój i jeden made in model, a fryzury też się robi raz na tydzień przy pomocy wody z cukrem. A to takie zdjęcie, które ilustruje, żadna z tych pań nie mogła zrozumieć mojego prostego pytania, gdzie mieszka pastor po hiszpańsku, więc one do tego stopnia są jakby niekomunikatywne. Na dzisiaj to wszystko, to są w tych tytułach możecie zobaczyć nasze teksty. Zapraszamy was do przeczytania naszej książki, która okaże się w marcu nakładem wydawnictwa Znak, a także do śledzenia naszej kolejnej wyprawy, która zacznie się już za niecały miesiąc, 2 listopada wylatujemy do Ameryki Południowej ponownie. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. Jeżeli moglibyśmy się na chwilę zatrzymać przy tych Menonitach. Mówisz, że oni chcą mimo wszystko uciekać, ale społeczeństwo jest tak konserwatywnie zorganizowane, że im trudno. Ale mają na to szansę jakąkolwiek kiedyś w przyszłości? Mają na to szansę, ponieważ powstały takie kolonie buntowników i jest taka, dotarliśmy zresztą do takiego miejsca, gdzie buntownicy z okolicznych kolonii założyli swoją własną, w której można powiedzieć żyją zgodnie z zasadami ich religii, ale używają prądu, jeżdżą samochodami, tylko że oni w swojej społeczności zostali zupełnie wyklęci i już nie mają jakby prawa powrotu do niej. To jest w przypadku chłopaków bardziej bolesne niż dziewczyn? Jak myślicie, jak to działa?
w tym społeczeństwie konkretnym? Myślę, że w przypadku dziewczyn jest to o wiele trudniejsze, bo chłopcy, o ile się uczą w trakcie gdzieś komunikować po hiszpańsku, bo jeżdżą co tydzień robić jakieś sprawunki do miasta, to dziewczyny nawet do lekarza chodzą, do ginekologa. Dziewczyny, które na pewno o seksie nie rozmawiają ze swoją mamą, ani ze swoim tatą, muszą iść ze towarzystwem mężczyzny, żeby on pomógł im przetłumaczyć na przykład, co im dolega. I w ogóle z kolonią menonitów tego nie powiedzieliśmy, ale tak jak z wyspą Pitcairn, o której wczoraj oglądaliśmy film, jest związana mega mroczna historia, o której też nie jest to czas i miejsce, żeby opowiedzieć, ale tam się dzieją różne straszne rzeczy. I właśnie przez to, że ta społeczność jest tak zamknięta, zaczyna się rządzić swoimi własnymi prawami i pozwala na rzeczy, które powiedzmy... Czyli dzieje się to, co się dzieje w więzieniu, tak? Nawet jak wpuścisz kilkudziesięciu normalnych ludzi, to oni po chwili siedząc w więzieniu zaczynają przyjmować kompletnie dziwne role, tak? To znaczy na pewno tak jest, że dokładnie jest, że jakby żyją wyizolowani i po prostu okazuje się, że jakby nie jesteśmy aż tak może dobrzy, jakbyśmy chcieli o sobie myśleć. Kiedy jakby nikt na nas nie patrzy, albo kiedy patrzy nas niewiele ludzi, które zgodzi się na pewne normy, to one mogą się ulec zmianie. To, co nam się wydaje, że jest na przykład w większości społeczeństw niedopuszczalne, czyli kazirodztwo, w takiej społeczności jak ta, chociaż o tym się nie mówi, jest dość powszechne. Też wynika to z tego, że jest tak bardzo, jest ich tak bardzo mało i oni są też, nie mają jakby możliwości poznawania specjalnie wielu kobiet i mężczyzn. I choroby i tak dalej, to wszystko jest... I przede wszystkim trzeba powiedzieć, że o gwałtach, bo w kolonii Manitoba, w której też dotarliśmy i w której nie byliśmy mile widziani, doszło do serii gwałtów na kobietach. Po prostu kilku mężczyzn znalazło taki środek nasenny na krowy i zaczęli napadać na domy. Przychodzili do nich nocą, wrzucali przez okno albo w jakimś innym sposobem ten środek i usypiali całą rodzinę. I wielokrotnie dochodziło do takich scen, że kobieta była gwałcona i mąż spał obok. Rano znajdowała na sobie ślady krwi, spermy i innych rzeczy, po czym myślała, przez wiele lat myślano, że to szatan. A to się działo się to dosłownie 5 lat temu, więc w końcu jakby dzięki dziennikarzom też i też menonitom, którzy się zbuntowali, ta historia wyszła na jaw. No i rząd boliwijski, który generalnie nie miesza się w sprawy menonitów, tym razem zainterweniował i oni sami mieli wyrzucić tych ludzi z własnego kościoła, no ale rozgrzeszyli ich, no bo oni przeprosili. Kurczę, ale dochodziło do takich sytuacji, że oni z tej społeczności, bardzo zamkniętej, bardzo konserwatywnej, wyrzucają kogoś, kto przez wiele lat żył z nimi, on jest w stanie się zasymilować z kimkolwiek innym, ruszyć do innego społeczeństwa, do innej oni są tak zupełnie inni pod względem fizycznym i też kulturowym, że nie sądzę. Czy to jest skazywanie na śmierć, nie na banicję, tylko właściwie... Myślę, że mogą jakby zakładać, znaczy jechać do innych kolonii, jeśli mają taką wiedzę, ale innych kolonii menonickich. A jeśli chodzi o najbliższe miasto, to Santa Cruz, duży ośrodek w Boliwii, gdzie mieszkają prawdziwi Boliwijczycy i oni tak się wyróżniają na ich tle, że jak byliśmy w jednym hostelu, jest taki jeden hostel, w którym przyjeżdżają menonici na weekend, gdy przyjeżdżają na targi, żeby sprzedawać żywność, to menonity widać z 200 metrów, bo tak się po wyróżnia. Zachowaniu czy po wyglądzie? Po wyglądzie, bo oni są bardzo bladzi, noszą te same stroje i też zachowują się dziwnie. Czy możecie zdradzać swój pomysł na tę najbliższą wyprawę, czy nie? Temat, który będziecie... Jest, że możemy zdradzić, bo jedziemy do 3 krajów, do których nam się nie udało dotrzeć. Najpierw Urugwaj, potem Argentyna i Chile. W Urugwaj to jest w ogóle niesamowity kraj, o którym mało wszyscy wiemy. Nie wiem, pierwszy czarnoskóry piłkarz w historii tam zagrał w reprezentacji. Jest to jeden pierwszy kraj na świecie, który zalegalizował uprawę marihuany. I w ogóle są do przodu ze wszystkim, z związkami partnerskimi. No, jeśli chodzi o marihuanę, rzeczywiście, wyprzedzają nas o lata świetlne. Tak, i to jest w ogóle niesamowite miejsce i mieli też niesamowitego prezydenta, o którym pewnie część osób słyszała, który jeździł 20-letnim garbusem, mieszkał w chatce, uprawiał chryzantemy ze swoją żoną, a w ogóle jest rewolucjonistą byłem. I jest takim połączeniem właśnie hipisa, społecznika, zupełnie niesamowity facet, z którym bardzo byśmy się chcieli spotkać. Więc tam zrobimy dużo reporterskich historii, później przemieścimy się do Argentyny. Na pewno postaramy się poszukać śladów papieża i Leo Messiego, bo to są rzeczy, które na pewno wiele osób chce przeczytać, ale też zrobimy dużo mniej mainstreamowych tematów. A naszym celem takim na horyzoncie jest dotarcie do Patagonii, jeśli się uda, to również do Ushuaii. My będziemy dzisiaj w Urugwaju z Karoliną, zresztą z którą nasi przyjaciele z Into Americas pewnie spotkają się w Montevideo i nie tylko jak polecą. Karolina na Skype'ie w okolicach godziny 11 powinna z nami się połączyć. Będzie naszą przewodniczką, zresztą w lutym startujemy tam z grupą podróżników do Urugwaju, więc będzie Karolina nas po Urugwaju oprowadzała. Maja i Szymon, bardzo wam dziękuję za spotkanie z nami tutaj. Proszę o brawa dla nich jeszcze. Dzięki. I jeszcze, 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 jeszcze. Zachęcamy do podróżowania też.